Zastanawiacie się pewnie, po co was tu zebrałem. Już śpieszę z pomocą i wszystko wyjaśniam. Łączmy siły, by wrogów rozbiły. Liga zła! Witajcie, z tej strony Skorpion. Przed wami perfidna potyczka. Pojedynek płomieni. Ragnaros poszukuje najsilniejszej talii. Przejmij kontrolę nad losową talią. Jeśli przegrasz, otrzymasz kopię talii przeciwnika. Jak długo zdoła przetrwać twoja talia w pojedynku płomieni? Ok, sprawdźmy to. Czyli tutaj nie tworzymy talii, tylko komputer nam ją daje. Valera kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Zachowaj czujność. No i chyba wiem, co to jest za talia i ona niezbyt mi się podobała. Bo trzeba umieć nią grać. Właśnie to jest karta, że tak powiem, wykańczająca. Czyli combo deck. Nie jestem pewny, ale ta gra tutaj dużą rolę. Mamy takie karty, no dobra, zatrzymajmy sobie. Przywitamy się. Wesołego święta letniego przesilenia. Nie mogę się doczekać fajerwerku. O, odpowiedział, okej. Dziękuję. Okej, coś zrobi? Nic, dobra. To my tak. Takie coś dało. No okej. Co teraz nasz przeciwnik zrobi? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wygram tą partyjkę, bo jakoś tak ostatnimi czasy naszły mnie, że mniej troszkę w tego HS-a grywam. Z różnych to przyczyn. No tak, nic nie zrobił. Nie może wyłożyć, czy nie chce? Podejrzane. Dobra, my sobie będziemy budować stół. Mogę prosić do tanga? I tyle z naszej strony. Ulec się, no i nic nie dawaj na stół, please. Chyba to jest jakieś początkujące, bo tak się zastanawia nad tymi kartami, patrzy. Nie wiedział, co wyłożyć. No dobra. To my zrobimy tak. Ile za to dasz? Tak. Biorę. I tak. Dziękuję. Tu jeszcze gdzieś była jedna karta, a ta. Ją sobie zostawimy na później. Okej, okay, walimy face'a. Mogę prosić do tanga? Jakiś tam drobny stół mamy do kontroli. Niestety, kapłan ma obszarówki. Albo prowokacje. No i tu mamy małą zagłostkę. Bo tą kartą może nam zniszczyć cały stół. Niestety. Co by tu zrobić? To użyć? Tak sobie myślę.
palicie światłość. Niesamowite. Dobra, ryzykuję. Aha, coś takiego. Czyli nic specjalnego nam nie dało. Trudno. Przez jedną kartę wyczyściło nam stół, właściwie my sobie. No bo nie mamy żadnych tutaj teraz niszczarek czy coś. Bo niby skąd, niby jak. Jak nam nie dochodzą. On jeszcze do tej pory nic nie wyłożył konkretnego. Podejrzane. Dla cienia. A, dobra karta, trzeba będzie się to pozbyć. I no prędko. Shit. Mhm. Użyć to czy nie? Tak sobie myślę. No to do roboty. Nawet śmierć nie odbierze mi serca. A, coś takiego, no okej. Mogę wrócić do tanka? No to zaczyna być kłopotliwie. I mnie się to nie podoba, bo teraz wyłoży stwora, pod koniec tury on się dopakuje. A ja żadnej niszczarki nie mam. A ta talia chyba powinna mieć. No ale jak zwykle ja mam pecha w HS-ie. I nic mi tam nie dochodzi. Standardowo, a jak dochodzi to coś takiego, gdzie muszę mega walczyć o stół. Poddał się. To było fajnie, bym może zdobył w końcu pakiet za free i byłoby po sprawie, bo o to mi chodzi. A wam przy okazji przedstawiam tą tutaj gierkę. Szybko dokonać wyboru. O, fajnie by było jakby się poddał, no please, 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 please. Nic nie robi, nic nie wykłada. To będzie dla nas przewaga. Uwaga. Jest okej. Broni tylko my nie mamy. O, tak też myślałem, dzięki. No to mamy zwycięstwo. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!